Witam wszystkich z tej strony Mutu! Dzisiaj przetestujemy sobie pizzę z Lidla Deliciose Margherite. Są to 4 pizze w cenie 10 zł XXL, a więc bardzo się opłaca, bo jedna pizza wychodzi około 2,50. Także to na pewno na plus. Jeszcze chyba nie testowaliśmy tańszej pizzy niż 2,50, to będzie to chyba najtańsza na kanale. Jest tego 1200 gram, 4 razy 300 gram. I zaraz Wam pokażę tutaj składniki. Jest pizza margherita z pieca kamiennego z pomidorami i serem, wstępnie podpieczona, produkt głęboko mrożony, gotowy do wypieku. Tutaj macie składniki, takie są. Sposób przygotowania to piec w temperaturze około 200 stopni przez 10-12 minut. Tutaj macie wartości odżywcze. I to wyprodukowano, tą pizzę zaraz Wam powiem. Gdzie tu pisze? To będzie chyba to, ale to jakieś zagraniczne, więc nie wiem. Wydaje mi się, że w Niemczech, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jak w środku wygląda. A w środku znajdują się takie 4 pizze. Widzimy dosyć cieniutkie, bardzo cieniutkie i dosyć duże takie, bym powiedział, spore są. No i na nich znajduje się ser i tyle w zasadzie. I sos pomidorowy. Czekajcie chwilę, bo ktoś dzwoni. No, tak jak już mówiłem, nie ma tutaj poza tym składniku, poza tym serem i sosem pomidorowym, także to na minus. Ale ogólnie zobaczymy, jak to będzie. Biorę ją do piekarnika i zaraz wracam. Nasza margherita już jest gotowa. Jak widzimy, jest dosyć spora, zajmuje cały talerz. Dosyć cieniutkie ciasto. Takie sztywne, widzimy, można ją podnieść tak i ciasto nie opada, widzicie? To jest na duży plus. I ogólnie fajnie się wypiekła. Zobaczymy, jak będzie smakowała. Sobie ją teraz pokroję. Już sobie ją pokroiłem. No i dobra, próbujemy. Widzimy sztywne ciasto, fajne. 2,50 za taką pizzę. Także sobie pomyślcie, co to może być. Dobra, próbujemy. No i powiem Wam, że nie smakuje mi za bardzo. Nie ma rewelacji jakiejś. To znaczy jest chrupiąca, czuć przede wszystkim ten ser. I w sumie nic więcej. Nie ma żadnych składników, także no kiepsko. Jedynie to ciasto jest takie cienkie, fajne, chrupkie. I co mogę więcej o niej powiedzieć? Smak nie powala, ale za 2,50 za taką pizzę, no to nie ma się spodziewać cudów. Moja ocena tej pizzy to będzie 4 na 10, bo naprawdę nie smakuje mi za bardzo. Także możecie napisać, czy taką margheritę jedliście i czy Wam smakowała. Mi, tak jak mówię, nie za bardzo, jedynie cena to pozytyw. I to właśnie ciasto, że jest takie cieniutkie i chrupkie i nie opada, tylko takie sztywne jest. No, jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!